Dzień dobry moi kochani. Na wstępie chcę wam podziękować za liczne subskrypcje kanału i polubienia pod filmami. Z dnia na dzień jest nas coraz więcej, co bardzo mnie cieszy. Bo co może być wspanialsze niż obserwowanie, że to co robicie sprawia przyjemność? Zaczynajmy więc. Rok 2020 wraz z ubiegiem kolejnych tygodni i miesięcy sprawia wrażenie, że za wszelką cenę chce on zapisać się w kartach ludzkiej historii. W tym roku świat ujrzał już widmo otwartego konfliktu pomiędzy USA a Iranem, widział gigantyczne pożary w Australii, do dzisiaj pogrążony jest w restrykcjach związanych z wirusem. Radioaktywny dym ze spalonych czarnobylskich lasów w kwietniu paraliżuje Kijów i zbliża się do Europy Środkowej, a zarysy nadchodzącego kryzysu światowego są coraz bardziej widoczne. Stare chińskie przysłowie, obyś żył w ciekawych czasach, w tym przypadku zaczyna nabierać znaczenia. Czym jeszcze zaskoczy nas rok 2020? Od drugiej połowy stycznia bieżącego roku z islandzkiego półwyspu Reykjanes docierają groźne informacje. Naukowcy zaobserwowali rosnącą aktywność wulkaniczną tego rejonu, co oznacza, że wulkany tam się znajdujące odradzają się. Dave McGravy, wulkanolog z Lancaster University, podaje informację, iż na półwyspie Reykjanes doszło do ponad 8 tysięcy trzęsień ziemi, a grunt w rejonie podniósł się o ponad 10 cm z powodu wtargnięcia magmy pod powierzchnię. Wygląda na to, że po wielu wiekach spokoju region na nowo odżywa. Warto zaznaczyć, iż ostatnia aktywność wulkaniczna tego regionu trwała blisko ponad 300 lat. Wybuchy wulkanów i ich erupcje pokrywały gorącą magmą ponad 50 km kwadratowych terenu wokół nich, a słupy dymu i popiołu unosiły się na kilkanaście kilometrów wzwyż. Naukowcy z niepokojem patrzą w przyszłość i mówią, że jeżeli dojdzie do obudzenia się regionu, to Islandia oraz Europa będą miały potężne kłopoty. Wszystko bowiem zależy od siły wybuchu wulkanów, które obecnie są trudne do oszacowania. Jednakże ilość ponad 8 tysięcy trzęsień ziemi w regionie i uwypuklenie gleby o 10 cm nie sprzyja tworzeniu wariantu optymistycznego. Równie istotne w kwestii bezpieczeństwa Europy będą kierunki wiatrów wiejące w rejonie Islandii. Jeżeli będą niekorzystne, cały popiół zostanie przeniesiony nad Europę, co przyczyni się do zawieszenia wielu lotów, a opadający popiół wraz z możliwym deszczem będzie siać spustoszenie na polach uprawnych. Ze względu na kryzys gospodarczy, który nabiera tempa, sprawa zagrożenia wulkanicznego na Islandii posiada jeszcze większą wagę. Dodatkowo, pod koniec 2017 roku świat obiegła informacja o drastycznym wzroście aktywności pacyficznego pierścienia ognia, czyli strefie charakteryzującej się licznymi trzęsieniami ziemi oraz erupcjami wulkanów. Ilość tych zjawisk w strefie zdecydowanie przekroczyła wszelkie normy. Praktycznie w jednej chwili uaktywniły się dziesiątki wulkanów, m.in. wulkan Fuego w Gwatemali, Turrialba na Kostaryce, Ambae i Lopewi w Vanuatu oraz Popocatépetl w Meksyku. Do podobnego wydarzenia doszło w piątek 10 kwietnia bieżącego roku w Indonezji. Tego dnia doszło do wybuchu aż 6 wulkanów naraz. Wśród nich znajduje się legendarny wulkan Anak Krakatau. Jego wybuch słyszalny był w odległości 150 km, co potwierdzają mieszkańcy Dżakarty. Erupcja indonejskiego Krakatau była najsilniejsza od grudnia 2018 roku. Pierwsza trwała 38 minut i 4 sekundy i spowodowała wyrzut popiołu na wysokość blisko 500 metrów. Do drugiej erupcji doszło 40 minut później, a wulkan do dzisiaj wyrzuca z siebie lawę oraz kłęby dymu, zagrażając pobliskim mieszkańcom. Warto zaznaczyć, iż wcześniej, bo 31 marca na indonezyjskiej wyspie Jawa, miała miejsce inna potężna erupcja. Wulkan Merapi wyrzucił popiół na wysokość ponad 7 km, paraliżując ruch lotnisk w regionie. Czy w tym całym wulkanicznym galimatiasie Polska może czuć się bezpiecznie? Niestety nie. Bowiem Europie zagraża kolejne niebezpieczeństwo, tym razem czyhające w Niemczech. To właśnie w tym kraju do życia budzi się gigantyczny, jeden z największych w Europie wulkanów, Lacher See w Nadrenii Palatynacie w zachodnich Niemczech, 500 km od granic z Polską.
Ostatni raz wybuchł ponad 13 tysięcy lat temu i była to gigantycznych rozmiarów katastrofa w Europie, gdyż wulkan wyrzucił ze swoich wnętrzności ponad kilkadziesiąt kilometrów sześciennych popiołu i pumeksu. Niemieccy geofizycy są zaniepokojeni zjawiskami zachodzącymi w rejonie wulkanu, bowiem w tym miejscu coraz częściej dochodzi do trzęsień ziemi i są one bardziej intensywne niż wcześniej. Oznacza to, że magma zaczyna się zbliżać do powierzchni. Ów wulkan jest gigantycznym zagrożeniem dla całej Europy. Jego wybuch spowoduje uszkodzenie gleb, ochłodzenie klimatu, a tym samym kryzys w rolnictwie i w innych gałęziach gospodarczych. Na terytorium Polski spadną kwaśne deszcze, praktycznie wyniszczając całą florę. Z pewnością wybuch niemieckiego wulkanu zmieni obraz Europy, a to co pamiętamy, przepadnie bezpowrotnie. Jak mówią niemieccy badacze, wybuch wulkanu jest nieunikniony i na pewno do niego dojdzie, jednak na obecną chwilę nie są w stanie przewidzieć dokładnej daty erupcji. Dr Thorsten Damm z Uniwersytetu w Poczdamie jest w posiadaniu dowodów świadczących o tym, że aktywność sejsmiczna w tej strefie narasta, a zagrożenie jest poważne. Jak widać, ludzkość zaczyna wystawiana być na poważne próby. Być może w czasie globalnej katastrofy spowodowanej przez anomalie pogodowe, zmiany klimatu czy erupcje potężnych wulkanów, ludzie przestaną prowadzić między sobą krwawe, bezcelowe wojny, a złączą się i razem stawią czoła nadchodzącym wyzwaniom. Dziękuję za uwagę i życzę miłego oraz spokojnego dnia.